M005, płucarnia pewnie. M005, wersja pierwsza, warmianka. Dobry wieczór. Cześć Watek. Cześć. Mamy wieczór, który dzisiaj w zasadzie jest chyba 2 września, tak? Trzeci. 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 Mamy 3 września. No, mamy dożynki takie w sumie firmowe. Już od kilku lat coś takiego tworzymy. Ludzie, którzy związani są z tą pracą, którzy pracują, są związani z gospodarstwem, no to tutaj często znajomi, przyjaciele i robimy dożynki takie swoje. Dzięki temu też, ku temu towarzyszy taka wystawa trochę swojego sprzętu, który udało mi się zgromadzić. Jest ogólnie, jest święto plonu, które chyba należy świętować. No, jest cały rok pracy ciężkiej, na pewno trudnej, a w końcu trzeba coś to uświętować. No, żyję tym rolnictwem, to jest moja jedna wielka pasja i warto po prostu też czasami poświętować. Tak już po prostu jest. Kiedy praca to praca, kiedy świętowanie to świętowanie. Dzisiaj jest święto plonu dla nas. Skoro święto plonu, to teraz można zapytać, jak, skoro już jest po żniwach, jak ten rok można było ocenić? Czy to był udany rok, czy nie za bardzo? Słuchaj, oceniłbym ogólnie, że rok jest udany i jest dobry. Tak naprawdę to żyjemy w trudnych czasach. Mamy wojnę na Ukrainie, mieliśmy COVID-a, mieliśmy jakieś inne rzeczy, ale ogólnie na pewno rok jest na plusie i na dobrym plusie i to jest, jeśli chodzi o finanse, no to jest właściwe i dobre. A to, że czasy są niepewne, to jest druga rzecz. No. Ale pogoda sprzyjała. Pogoda sprzyjała, ogólnie pogoda sprzyjała, udało się zebrać dobre plony. Są na tą chwilę, uważam, jeszcze w miarę rozsądne ceny, dobre dosyć. Jak to będzie dalej, to kto wie. Być może ceny pójdą do góry, a być może spadną. No, to jeden Bóg raczy wiedzieć, jak to będzie. Dzisiaj tak naprawdę to rolnictwo się stało takie, że to jest takie granie jak rolnictwo i towary, które mamy, to jest jakby granie w kasyno. I jest takie granie wabank. Albo się uda i zdobędziemy dużo większe pieniądze, bo po prostu przechowamy towar, albo tak naprawdę przechowamy towar i zagrywamy rosyjską ruletkę i stracimy na tym. To jest taka rosyjska ruletka. Albo jest góra, albo dół. I pytanie, kiedy sprzedać i czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, to myślę, że każdy z nastolników sobie to zadaje pytanie, ale po prostu to jest kwestia tego, czy się uda, czy nie. No tutaj jest to pytanie dla tych, którzy mają gdzie magazynować. Bo ci, co nie mają gdzie magazynować, są pod ścianą i muszą sprzedać, kiedy mają nakoszone, nie? Ale Patryk, magazynowanie to jest inna sprawa. Tak naprawdę no, to bardziej może jest wpływ taki gospodarczy, to co się dzieje na świecie. Tylko trzeba powiedzieć dzisiaj jedno. Jeżeli Putin coś rozwali przy tej wojnie, to na pewno ceny pójdą do góry. Natomiast jeżeli będzie Putin grzeczny, to niepowiedziane. No, mamy Odessę, która wysyła ciągle statki ze zbożem. Mamy eksport ukraińskiej pszenicy przez Polskę, która ciągle skapuje w Polsce. I pytanie, jak to się zachowa na ceny. Może być tak, że ceny się wymidują za chwilę i pójdą do góry, ale może być tak, że będą duże spadki w najbliższym czasie. Analitycy na długoterminowe prognozy przewidują raczej spadki. Na długoterminowe. Mhm. A jak będzie, nie wiem. To jeden Bóg raczy wie. Ale to tylko spadki będą cen produktów rolnych, ale nie nawozów i paliwa. Nawozów raczej nie, bo nawozy roślin. To, jak wiemy, w ostatnim czasie zdecydowanie poszły do góry, ale to jest też tak chyba prawdopodobnie, że działa to tak, że po prostu bardziej to się rozchodzi o celowe podniesienie ceny, tworzenie ciśnienia, a później obniżenie ceny. I wtedy wszyscy kupują, bo u góra udało się taniej kupić. Bo to jest tak, był nawóz po 3000, nagle skoczył na 6 i teraz jak spadnie na 4,5, to wszyscy będą się cieszyli, że udało mi się złapać w dostępnej cenie. Aha, kupili tanio. tanio, no bo było 6. Ale i tak kupili 5 razy drożej niż 2 lata temu. Tak, to jest taka promocja jak w hipermarketach, że są sale, pisze, nie, wyprzedaże, a tak naprawdę ceny są poniesione. Tak. Tak to działa.
No to, ale to, jak słyszymy słowo wyprzedaż albo obniżka ceny, no to to no psychologicznie to działa. Tak, to kupujemy. No bo nieraz tak jest, że chodzę i mówię, takiej ceny nigdy nie było, i napisali, że jest promocja. No właśnie. Ja mówię, przecież zawsze wyższa, było tańsze. No właśnie. Jakim cudem to jest w promocji, skoro to zdrożało? No tak jest. Ale odeszliśmy chyba za dużo do tematów takich no tak, gospodarczych. Przejdźmy do historycznych bardziej. No to możemy przejść. Zapraszamy. Już co prawda ciemno. Ciemno, no może ciemno. Tutaj jest, ciemno. Widzę kolejność maszyn, od kosiarki zaczynamy. Tak, zaczynamy od urządzenia kosiarki konnej. Które pracowało wiele, wiele lat temu, kosiarka konna, przy której na pewno trzeba było się bardzo dużo opracować. I pewnie nasza młodzież nie chciałaby pracować tym sprzętem i pewnie by szybko uciekała do miasta albo do jakichś innych prac. Tak samo jak istnopowiem zawka, którą tutaj mamy. To też jest urządzenie kolejne, które pracowało tam w kolejnych latach i było już na pewno dużo bardziej sprawniejsze od kosiarki konnej, bo tu już mieliśmy stopki związane i gotowe praktycznie, nie? No tak. To jest bez porównania. To jest bez porównania. To już na pewno była dużo większa wydajność. No, w tych latach pracowało to z tym ciągnikiem brytyjskim. Ale te Ursusy C328 były dosyć często, licznie występowały, czy to były sporadycznie pokazane? No to w latach 60. to był bardzo popularny ciągnik. A, czyli to po prostu one wyginęły. Tak, bo w tych latach był Major Zetor, tam taki, w sumie ten, który tam zobaczymy dalej za chwilę, to był popularny ciągnik, był Zetor Bocian, dosyć słynny, no i był Ursus C328, no to były hity lat 60., że tak powiem, nie? No to w tym czasie dominowało, no to były najmocniejsze, najpopularniejsze ciągniki, nie? W tych latach. Później weszły, dopiero w latach 70. to już weszły ciągniki serii ciężkiej Ursusy C385. Tam, no i to już były lata, początek lat 70. No, ale to lata 60. na pewno były te ciągniki były czymś w miarę no, tam najlepszym na rynku, które można było kupić. Za 320. Chłopaki się bawią. Dobrze tutaj Wacek, mam wielką radość, że mogę tym młodym ludziom przekazać po prostu ten kawał historii i że mogą tu się cieszyć, siedzieć i bawić i widzieć, zobaczcie jak to wyglądało lat temu, bez mała 50. Bo te ciągniki nigdy nie miały kabin. 50, ponad 50, bo to... Nie miały. Znaczy fabrycznie nie miały kabin, no ludzie dokładali kabiny. To była kabina. W tym czasie była to kabina, nie? W tych latach była... tak wyglądała kabina. Ale potem prywatni rolnicy nie zakładali kabin do nich, rozumiem? No to tam coś sobie zakładali, ale fabrycznie wychodziły tak, nie? W takiej wersji. A, to było na wyposażeniu standardowym, każdy to miał. Tą tak, parasolkę? To było, tak, z takiej wyposażeniem było na kabin. Bo ciapki już tego nie miały, te C330 raczej. Nie. W ogóle to chyba jest to, że Bartek ci nie powiem, bo się nie znam aż tak daleko w historii, ale to wychodziło oryginalnie jako fabryczne, natomiast Ursusy C330 wychodziły już tylko bez kabiny, nie? Nie, gołe. Ursusem z kabiną typową polską, no to była 80. Tak, 80, bo 60 i 30 w latach 80 wychodziły bez kabin. Do końca, ale... chyba. Do końca, no nigdy nie miały kabin. Jedynie kabinę 60 miała, ale ta 60 eksportowała C362. Tak, to Mateusz akurat dobrze mówi, ale to była wersja eksportowa i ona praktycznie na Polskę nie trafiała, nie? Nawet były C362 przednim napędem, tak bardzo małej ilości produkowane były. To był odpowiednik tak naprawdę Zetoru w serii 72. Nie tak do końca, bo 72 miał 64 konie, natomiast... No to tych 60, no to 62. 62, tak, bo 62 ma tą moc, teoretycznie to 60 chyba. I on wtedy miał normalnie płaską podłogę, normalną kabinę, jak ktoś sobie zażyczył na zachodzie, to i napęd. Dorynki trwają, Bartek, zobacz, z drugiej strony, duży węzeł. Ludzie się bawią i o to chodzi, spójrz, ogień się pali. Idzie, muzyka gra. Tak, muzyka gra. To jest święto plonu. Raz w roku świętujemy naprawdę, ale to trzeba po prostu poświętować czasami. Kiedy wraca do pracy, kiedy święto, to święto. O to chodzi. I to są prywatne dożynki. Tak, to są prywatne dożynki. No ile osób? Nie wiem, paręnaście. Nie, no nie chyba no. Więcej. 70, 80. No to już to lepiej. Także parę osób przyjechało. To pięknie. To są ludzie związani tak naprawdę z rolnictwem w większości. O, tu mamy już
też z tych lat, że to jest Majorel, no to jest silnik w zasadzie w tym czasie produkowany czeski, no bo sama nazwa mówi, że to jest czeski i był, że to zmarł. Ale był eksportowany do Polski dosyć popularne. W latach 60. było i bardzo dużo tych ciągników docierało do Polski, z tym, że ten jest sprowadzany z zachodu, jest na twarde osi, do Polski przychodziły na miękkie osi. No i mam miękką oś, dostanie tu, jak będę robił remont, to zrobię miękką oś. Ale no i... to z tych ciągników czasem nie wyewoluowała 60? Tak, bo to jest taki pomniejszony model trochę 60, ale tak naprawdę korpusy wszystko ma trochę mniejsze. Tu od 60 za bardzo nic nie pasuje. Ale to taki, bym powiedział, trochę protoplasta 60, tak? Tak, bo na przykład silnik możemy złączyć i korpusy pasują, żebyśmy założyli silnik od 60, ale wszystkie wałki, wszystko jest biegów trochę mniejsze, nie? I bo to kiedy, wymaga... Bo kiedy one były produkowane, to jeszcze na 40 nie było, tak? Czy już były? Wiesz co, że... Nie wiem, bo to nie... Tak naprawdę, no to w tych latach nawet mnie nie było, bo nie mogę się tu wypowiadać za dużo, ale na pewno był produkowany chyba w niedużych, w latach 60 konkretnie, a to dokładnie, jak to nie chcę się wypowiadać, bo nie wiem, nie chcę powiedzieć. To jest taka tylko ciekawostka, ten Majorek. Majorek, ale na pewno bardzo kultowy, fajny ciągnik. Gromadzę do niego dużo po prostu do remontu materiałów, jakiś lamp, czegoś, żeby go wkrótce odremontować, bo tak jak tu wiele tych silników zostało odremontowane, to też zostanie odremontowane, zrewitalizowane, tak żeby było to praktycznie w stanie oryginalnym. No zawsze jest problem duży z lampami, z jakimiś ordowami, z czymś. To są największe problemy. No tak, bo rzeczami, które jakieś gumy, coś, bo to po prostu jest praktycznie prawie nieosiągalne, nie? Można, na pewno jeżeli ktośkolwiek remontuje, to wie dobrze, że materiały na tej zielonie to trzeba gromadzić pół roku, rok, może dwa, żeby mieć oryginalne lampy, to tak od ręki nie da się fajnie tego kupić, nie? No i tu udało mi się dokupić zwrócone pieniądze, bo tak to wyglądało, koło na płaski płat i do mutarni warmianki. No to już jest maszyna też z lat chyba w sumie 70. No tak wyglądały kiedyś żniwa, że stał ciągnik, napędzał mutarnię, następnie była z tyłu prasa, nie? No właśnie tutaj cały czas zachodziliśmy w głowę, jak ona jest napędzana. Czy takim długim pasem? Patryk. Prasa jest... Bo jest tutaj koło pasowe na tak, jeden pas? Tak, powiem ci tak. Ja to kupiłem od rolnika, który był właściciel prasy i mucarni był jeden. Ale najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że to koło jest nieoryginalne. Tutaj powinno być koło na pas płaski i wtedy z pasa płaskiego szedłby na ten... Czyli ktoś tu podejrzewa sobie gdzieś... Ktoś tu musiał... się silnik jakiś stawiał, tak, chyba drugi. Ktoś prawdopodobnie stawiał silnik elektryczny. Może od Trizegi albo od czegoś i sobie, tak, i sobie napędzali. Tak, tu jest na pewno coś jakaś przeróbka. Dokładnie nie wiem, o co chodzi. A może w tych nowszych typach z mucarni też chodziło na pas na klinowy, czy nie? Mateusz, no nie wiem, też widziałem w tych latach, nie jestem w stanie powiedzieć, ale według mnie ktoś to przebudował. Ktoś to przerobił i dlatego po prostu jest... Tu mogła stać Trizega. Trizega jest bardzo ciężka i przy takim dużym przełożeniu ona spokojnie mogła ją napędzać. Możliwe. Ale to też jest wszystko do rewitalizacji i do odbudowy. Te wszystkie urządzenia są do odbudowy. No jak nagrywaliśmy ostatni film, to ludzie mówili, że nie ma prasy polskiej, tylko jest niemiecka, dlatego trafiła do muzeum, trafiła prasa polska. Jest już spięta u 60, czyli na drugi rok będziemy prasować prasą polską. I to będzie właśnie ten dźwięk wtedy. I to będzie ten dźwięk właściwy, no... Bo ona ma charakterystyczny dźwięk, ta prasa. No tak, ona chodzi inaczej, nie? No mamy tutaj też 60, która tutaj... To 60, no to ludzie znają już. 60 znają, kolekcjonerska. Właśnie, jakby nie patrzeć, no... Fajnie się komponuje z tą prasą. Na pewno stawi to oryginalny taki właśnie... Tak, tak. Oryginalny produkt lat 80. No w tym roku przypadło 120 stać z prasą tą niemiecką. Po prostu nie było do czego jej zapiąć, także została spięta tutaj z tą prasą niemiecką. A na przyszły rok najprawdopodobniej będzie z czym ją zapiąć. Do czego, Mateusz? 30.
A, no planujemy też, bo byśmy chcieli dokupić 30, za 30. A, w stanie i pewnie dokupimy. 30, jak się jedna rzecz wydarzy, to powiem, dlaczego 30 musimy kupić, a to potem. Wiesz, o co chodzi. No wiem. Nie, no 30 brakuje tutaj do kompletu. Ja potem panu wytłumaczę, dlaczego 30 musimy kupić. Potrzebowalibyśmy właśnie, pewnie tam coś się znajdzie w najbliższym klasie i dokupimy jakąś 30 taką, która będzie w stanie oryginalnym, która nigdy nie była skręcana, rozbierana i tak dalej. A, czyli już taka gotowa, że tak powiem. No taka z gotowca, nie? Gotowa z tego względu, że kupić 30 do remontu trzeba dać 15 tysięcy. Drugie 15 w nią włożysz, czyli wychodzi 30. No ale nie zrobisz je tak jak było. Właśnie, a za 30 to już można, jak się dobrze poszuka, za 30 już się uda kupić naprawdę ładną. No tak. To remonty, powiem panu, no, są drogie po prostu. Znaczy, żeby utrzymać oryginał, byś musiał ten remont robić 40 lat temu. I wtedy byś kupił wszystko w oryginale. No właśnie, dzisiaj to się nie kupi części. No dzisiaj części, które są na rynku, to w większości przypadków są części chińskie. Nieoryginalne i chińskie, nie? Mhm. Produkowane gdzieś w Chinach i ciężko jest o części dobre. No, przecież awaria ta, co była w tym ursusie, co kosił trawę, no to który wałek tam się ściął? Któryś od łomu, tak? No tak, no ścięły się dwa główne wałki tam w środku, zębatka pierwsza do WOM-u i tuleja ta łącząca. No to oryginał chodził 20 lat, a Chińczyk pochodził teraz lat 2 czy 3. No ale był Chińczyk założony dlatego, że no już się nie kupi oryginału, no bo gdzie kupić. No tak, no słuchaj, jeśli kupiłem zębatkę do napędu pompy podnośnika i taka zwykła, prosta, zwykłe sprawdzenie, że uderzy ten wałek młotkiem i on po prostu pod młotkiem siada i widać wyraźną uszkodzenie, to znaczy, że on jest miękki, no. Czyli ile on pochodzi? Tak naprawdę, no to tam powinna być twardość taka jak na urysku. Tak. W trawie dostał... A jeśli jest to, że uderza z młotkiem i się gnie i niszczy, to znaczy, że to jest beznadziejne. W trawie dostał dużego oporu i się ściął po prostu. No to tak samo jak przecież Tomasz założył zębatki do skrzyni biegów do bizona i zęby się wygięły. One się nie wyszczerbiły, tylko się wygięły. Nie, nie nagrywa.